No jeszcze nie tak dawno grałeś tutaj na tym stadionie przeciwko MKS-owi. Chyba nie spodziewałeś się wtedy, że zagościsz tutaj na Sportowej 7 na trochę dłużej? Zgadza się. Graliśmy tu ligowy mecz z Czarnymi. No, nie sądziłem o tym, że będę tutaj grał. Cieszę się podwójnie, bo jestem trenerem, który mnie prowadził. Dobrze trenera znam. Bardzo dobry trener, także cieszę się podwójnie i blisko domu, także będę się jeździć 30 km. Także blisko rodziny i dobrze cieszę. Ale się po Dębice, tak? O ile dobrze pamiętam. Po Dębice, ale mieszkam w Sieradzu. A, no to rzeczywiście o wiele bliżej niż Sieradza do Żagania. W końcówkę zdaje się, że sezonu miałeś, znaczy rundy miałeś lepszą niż początek. No tutaj teraz jest jednak długa przerwa, długi trening, no taki dość mocny. Czy myślisz, że tak powiem odpalisz w tej rundzie wiosennej od razu, czy też będzie to taki dłuższy okres czasu, żeby tak zaskoczyć znowu z formą? Myślę, że zaskoczę od razu i będę ciężko pracował i potem ten okres przygotowawczy, żeby tą formę jak najbardziej wyszlifować i myślę, że od samego początku pomogę drużynie i będzie o wiele lepiej niż to miało miejsce w Żaganiu. Ten początek rundy faktycznie był kiepski, dopiero ruszyło to pod koniec, ale też zmiana trenera i też trochę ja się źle fizycznie czułem i źle byłem przygotowany, sam to po sobie czułem. No myślę, że to będzie odwrotnie i pomogę drużynie. Zakładasz jakąś konkretną ilość strzelonych bramek wiosną? Ciężko powiedzieć, to się okaże na boisku. No, będę chciał strzelić tych bramek najwięcej, no ale to z tygodnia na tydzień pokażą mecze. No. Jeszcze też zależy od tego, jak koledzy będą podawać, prawda? Też. Tak. Okej, no życzę, by rzeczywiście tych bramek padało dużo, bo to będzie dobre dla Ciebie, no i dla MKS-u, także życzę powodzenia. Dokładnie, nie dziękuję. Zdaje się, że jesteś niemalże zawodnikiem MKS-u, no z tego co mi rozmowy się trwają, ale już są tam na finiszu, właściwie jest wszystko już chyba postanowione. No tak, wszystko już jest dogadane, teraz kwestia tylko po prostu tak naprawdę wydrukowania tej umowy, podpisania, złożenia podpisów z mojej strony i ze strony klubu i będzie wszystko dograne. Mhm. No przez jakiś czas można powiedzieć, no trochę tam grałeś w tym Radziankowie na pierwszej lidze. Tutaj tak powiem świadomy krok w kierunku Kruszborka, czy to raczej tak powiedzmy no, szukałeś miejsca, gdzie mogłeś po prostu grać, a nie siedzieć na ławce rezerwowych? Znaczy, w Radziankowie była taka sytuacja, że po prostu poszedłem do tej pierwszej ligi, dostałem jakąś tam szansę, nie wiem czy ją wykorzystałem czy nie, jakieś tam ramki strzeliłem, trochę pograłem, spróbowałem tej pierwszej ligi. No powiem tak, że sytuacja w Radziankowie była po prostu nie czysto sportowa, tylko bardziej chodziło tutaj o jakieś inne kwestie niż czysto sportowe. No i krok w tym kierunku, bo tutaj wiem, że ten Kluczborg jest naprawdę perspektywicznym klubem drugoligowym, ma aspiracje grania wyżej, dobrzy zawodnicy, więc myślę, że dobry kierunek obrałem. No jako napastnik na pewno zamierzasz strzelać bramki, czy masz jakiś, nie wiem, taki pułap, który sobie ustawiłeś, czy jeżeli oczywiście będziesz mógł regularnie się pojawiać na boisku, czy raczej no będziesz liczył, że będzie tego jak najwięcej, koledzy będą podawać piłki? Znaczy pułapu żadnego sobie nie ustalałem, wiadomo, napastnik jest rozliczany z bramek i napastnik jest rozliczany z tych bramek, no i naprawdę napastnik jest rozliczany z tych bramek, no i na pewno chcę je strzelać, no myślę, że z tym problemu jakoś nie będzie, bo zawsze w tych sytuacjach jakoś się znajduje, więc myślę, że będę wykorzystywał swoje szanse, jakie dostanę od kolegów. Znaczy tutaj Kruszborg jest też no, ostatnio dość głośno się mówi o zawodnikach, którzy gdzieś w Kruszborgu potrafią się wypromować i trafić do wyższych lig. Na pewno też chyba liczysz na to, że no, czy to rodzime, że tak powiem, Zagłębie, czy inny klub ekstraklasowy też czasem zobaczy twoją dobrą grę, bo pewnie taka będzie. Pewnie też na to liczysz, że gdzieś tam zostanie zauważony wyżej. No pewnie, po to też się wypożyczają zawodnicy do różnych klubów, żeby po prostu ogrywać się w innych zespołach, w innych ligach.
pokazywać się z jak najlepszej strony, żeby po to właśnie te kluby z wyższej półki po prostu potem sięgają po tych zawodników, którzy po prostu się wyróżniają. Mam nadzieję, że ten klub dla mnie będzie takim dobrym krokiem, w którym naprawdę będę mógł się pokazać i te kluby się do mnie odezwą po prostu. Dobrze, w takim razie życzę powodzenia i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Odjeżdżamy znowu.